dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie związki stają się coraz bardziej złożone. Miłość, choć niezwykle istotna, okazuje się często niewystarczająca, aby zbudować zdrową, trwałą relację. Warto przyjrzeć się trzem podstawowym prawdom o związkach, które pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko dynamikę relacji, ale i nas samych. Te prawdy to filary, na których można budować fundamenty trwałego związku, pełnego wzajemnego zrozumienia, wsparcia i szacunku. Prawda 1. Miłość to dopiero początek, udany związek wymaga pracy. Miłość romantyczna często bywa wyobrażana jako magiczna siła, która sama z siebie wystarcza, by utrzymać dwoje ludzi razem. Prawda jest jednak taka, że sama miłość, choć piękna, nie rozwiązuje wszystkich problemów. Związek wymaga stałego zaangażowania, komunikacji i wspólnego wysiłku, aby przetrwać próbę czasu. Nawet najgłębsza miłość nie przetrwa bez wzajemnego wsparcia, szacunku, wybaczenia i umiejętności pracy nad problemami. Jak pracować nad związkiem? Praca nad związkiem nie musi oznaczać ciągłych kompromisów ani walki z partnerem. Często to codzienne drobne gesty budują silną więź. Oto kilka wskazówek, jak skutecznie pracować nad związkiem. Rozwijajcie umiejętność słuchania. Wielu problemów można uniknąć, jeśli partnerzy słuchają się wzajemnie z szacunkiem i zrozumieniem. Wysłuchanie drugiej osoby bez przerywania, oceniania czy doradzania daje poczucie akceptacji i zrozumienia. Budujcie codziennie wzajemne zaufanie. Zaufanie buduje się przez codzienne, drobne działania, dotrzymywanie słowa, wyrażanie uczuć, szczerość, wierność. Pamiętajcie o wzajemnym wsparciu. W zdrowym związku partnerzy są nie tylko kochankami, ale i przyjaciółmi. Wspierają się nie tylko w sukcesach, ale i trudnych chwilach. To właśnie wsparcie w trudnych sytuacjach często zbliża partnerów do siebie. Celebrujcie wspólne chwile. Ważne jest, by znajdować czas na wspólne chwile randki, weekendowe wyjazdy czy nawet wieczorne spacery. Te momenty pozwalają naładować relacje pozytywną energią i wzmocnić więź. Miłość to piękny początek, ale to wspólna codzienna praca nad relacją sprawia, że związek staje się silny i odporny na trudności. Prawda 2. Partner nie jest odpowiedzialny za nasze szczęście. Zdrowy związek zaczyna się od zdrowej samoakceptacji. Kolejna istotna prawda o związkach dotyczy odpowiedzialności za szczęście. Często zdarza się, że ludzie oczekują, iż partner będzie ich lepszą połową lub dopełnieniem. Tego typu oczekiwania mogą prowadzić do frustracji i nieporozumień, gdyż nikt nie jest w stanie w pełni wypełnić potrzeb drugiej osoby. Zdrowy związek opiera się na wzajemnym wsparciu i dzieleniu szczęścia, które pochodzi przede wszystkim z wewnętrznej samoakceptacji i spełnienia. Kiedy jesteśmy pewni swojej wartości i potrafimy czerpać radość z własnego życia, wnosimy więcej pozytywnej energii do relacji. Jak budować szczęście niezależnie od partnera? Rozwijaj swoje pasje i zainteresowania. Posiadanie własnych hobby i celów życiowych sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia. Osoby spełnione emocjonalnie łatwiej budują zdrowe relacje, nie oczekując od partnera, że wypełni wszystkie ich potrzeby. Pracuj nad swoją samoakceptacją. Dbanie o siebie, rozwijanie poczucia własnej wartości i zrozumienie własnych emocji to klucz do samodzielnego szczęścia. Wtedy partner staje się naszym towarzyszem, a nie kimś, kto odpowiada za nasze poczucie spełnienia. Bądź wsparciem, ale unikaj współzależności. Oznacza to, że w relacji powinniśmy być wsparciem, ale nie powinniśmy traktować partnera jako źródła własnej wartości. Wspierajmy się, ale pamiętajmy, że każdy z nas jest odrębną jednostką i warto mieć swój wewnętrzny świat, który rozwijamy niezależnie od związku. Prawda 3. Kryzysy są naturalną częścią każdego związku i mogą go wzmocnić. Każdy związek, nawet ten najbardziej zgodny, przechodzi przez trudne chwile i kryzysy. Może to być wynik zmian życiowych, stresu zawodowego, różnic w poglądach lub przejścia przez bardziej wymagające momenty, takie jak utrata pracy, problemy zdrowotne lub inne wyzwania życiowe. Kryzys nie musi jednak oznaczać końca relacji. Wręcz przeciwnie, trudne chwile mogą być okazją do wzmocnienia związku, jeśli obie strony są gotowe na dialog i zrozumienie. Wspólne przezwyciężanie problemów pozwala zbudować głębsze porozumienie i pokazać partnerowi, że jesteśmy gotowi wspierać się nawzajem w każdej sytuacji. Jak przejść przez kryzys w związku? Szczera komunikacja. Kluczowe jest, aby rozmawiać o swoich uczuciach i potrzebach. W trudnych chwilach warto wyrazić swoje obawy i słuchać drugiej strony bez oceniania. Szukanie kompromisu i gotowość do zmiany. Czasami kryzys oznacza konieczność zmiany pewnych nawyków lub kompromisu.
Jeśli obie strony są gotowe na negocjacje i adaptacje, kryzys może pomóc zbudować nową, lepszą jakość relacji. Skorzystajcie z pomocy specjalisty, jeśli to konieczne. Terapia dla par może być cennym narzędziem, gdy samodzielnie nie potrafimy przezwyciężyć trudności. Czasem rozmowa z osobą z zewnątrz pozwala dostrzec problemy z innej perspektywy. Kryzysy w związku mogą paradoksalnie być momentem zwrotnym, który pomaga partnerom lepiej się zrozumieć i umocnić więź. Kiedy obie strony wyciągną lekcje z trudności, związek ma szansę stać się silniejszy i bardziej odporny. Prawdy o związkach jako fundament zdrowych relacji. Związki to fascynująca i zarazem wymagająca część naszego życia. Zrozumienie trzech kluczowych prawd może pomóc budować relacje oparte na głębokim porozumieniu, wzajemnym szacunku i wsparciu. Miłość jest pięknym początkiem, ale to wspólna praca nad związkiem. Niezależność emocjonalna oraz gotowość do radzenia sobie z kryzysami pozwalają zbudować coś trwałego i wartościowego. Dbanie o te fundamenty pozwala nie tylko rozwijać związek, ale także nas samych. Silne, szczęśliwe relacje są wynikiem wspólnego wysiłku, gotowości do zrozumienia drugiej osoby i otwartości na zmianę. Pamiętajmy, że zdrowy związek to taki, w którym możemy wspierać się nawzajem, a jednocześnie pozostajemy sobą niezależnie szczęśliwi i spełnieni.